Cześć, zapraszam Cię do wysłuchania, oglądania mojej kolejnej rozmowy z cyklu Porozmawiajmy o marce NGO, czyli organizacji pozarządowej. Moim dzisiejszym gościem jest Piotr Stec, prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Piotr jest członkiem Ogólnopolskiego Konwentu Rad Działalności Pożytku Publicznego, Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Jest także doradcą formalno-prawnym w Powiślańskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Piotr zrealizował wiele projektów finansowanych ze środków krajowych, jak i europejskich. Z Piotrem, animatorem społecznym, trenerem, doradcą, ekspertem trzeciego sektora, porozmawiam o tym, co zrobić, aby przetrwać w pozarządowym świecie. Zapraszam. Cześć Piotr. Cześć Łukasz. Porozmawiajmy dzisiaj o przetrwaniu, jakkolwiek dramatycznie to brzmi, no ale to wszyscy musimy przetrwać w tej rzeczywistości, którą nie my stworzyliśmy, nie my ją wymyśliliśmy. I to dotyczy zarówno biznesów, tych takich w klasycznym rozumieniu biznesów, for profit i tych biznesów postrzeganych jako non-profit, aczkolwiek ja się niekoniecznie zgadzam z tym podziałem. Ale zacznijmy może od tego, czym w Twojej ocenie różni się rzeczywistość firm nastawionych na zysk, czyli tych for profit, od organizacji pozarządowych. Moim zdaniem różnica jest w kilku obszarach. Po pierwsze, najważniejszym celem działania firmy jest jednak zarabianie pieniędzy. Oczywiście to nie jest tak, że to jest jedyny punkt na mapie czy jakiejś tam tabeli wartości firmy. Są pracownicy, jest budowanie dobrych relacji, bycie profesjonalnym. Myślę, że w tych tematach firmy są bardzo podobne do organizacji pozarządowych, ale jednak w organizacjach, przynajmniej tych polskich, zawsze więcej się mówi i więcej uwagi poświęca temu, co trzeba zrobić, jak trzeba, mówiąc w skrócie, ten świat naprawiać, żeby on był lepszy, a pieniądz jest tylko narzędziem do tego, aby to budować. Jeżeli firma nie będzie zarabiać, firma nie będzie płacić podatków, nie będzie zatrudniać pracowników, nie będzie miała szansy jakby konkurować na tym trudnym rynku dookoła nas, więc wydaje mi się, że to jest chyba największa taka różnica, która jest między organizacjami a biznesem. Moim zdaniem zdecydowanie więcej mamy wspólnego. Okej, a co mamy wspólne? Mamy wspólne jednak troskę o pracownika. To nie jest prawdą, że biznes jakoś pomija kwestie pracowników, są one dla nich nieważne. Może w wielkich kolosach albo gdzieś tam w pojedynczych biznesach, jak to w życiu, ktoś nie zwraca na to uwagi, ale mam przekonanie, że jednak większość organizacji i biznesów na sprawy pracownicze zwraca uwagę, chociażby dlatego, że mamy rynek pracownika, więc to jest bardzo logiczne, aby więcej czasu poświęcać pracownikowi. Na pewno dążenie do profesjonalizacji, budowanie dobrych relacji z otoczeniem, odpowiedzialność pewna za to, gdzie jesteśmy, co robimy, jak ten nasz mikroświat wygląda, ale mam coraz więcej też takiego przekonania, że bardzo fajne podejście, powiedział, takie długofalowe, czyli no właśnie myślenie o tym, jak można coś dobrego, mądrego zrobić, jak można zarobić pieniądze, niekoniecznie eksploatując na przykład nasze środowisko. To są rzeczy, które wydaje mi się łączą i biznes, i organizacje pozarządowe i bardzo się z tego cieszę. Ja mam takie, niedawno taką miałem myśl, nie wiem, czy się z nią zgodzisz, no bo ja jestem jednak po tej stronie tego biznesu, który jest nastawiony na to, aby zarabiać jak najwięcej pieniędzy po to, aby jak najlepsze rozwiązania dostarczać swoim klientom. Ale mam takie poczucie, że zarówno jedna, jak i druga strona, ten biznes w klasycznym rozumieniu, jak i organizacje pozarządowe, to są działalności, które jedna i druga musi te pieniądze zarabiać. Różnica polega na tym, na co te pieniądze zostaną przeznaczone. Tak? No w przypadku, że tak powiem, firm nastawionych na, postrzeganych jako takie nastawione na zysk, no to one pójdą, że tak powiem, w rozwój, nie wiem, firmy, kompetencji pracowniczych, tak? W dostarczanie lepszych produktów czy świadczenie lepszych jeszcze usług. No w przypadku NGO te,
te pieniądze idą na konkretny, zupełnie inny cel. Na robienie chociażby dobra w szerokim rozumieniu tego słowa, na zmianie naszej rzeczywistości, tak, na lepszą w różnych obszarach. Więc jedna i druga strona musi te pieniądze zarabiać. Ta różnica polega na tym, na co te pieniądze wydamy. Druga myśl jest taka, że ten dystans między organizacją pozarządową a firmą się bardzo mocno, że tak powiem, zmniejszył. W tym sensie, że jeżeli dzisiaj konsumenci, klienci, i to wynika z bardzo wielu badań, oczekują od biznesu tego, że ten biznes jednak nie tylko będzie zarabiał pieniądze, ale też będzie robił coś dobrego, czyli bo ludzie nie wierzą, że zrobią to rządy czy jakiekolwiek inne instytucje, że musi to robić biznes, bo ma pieniądze, ma zasoby, ma kompetencje i oczekuje się od biznesu tego, że będzie miał pozytywny wpływ na otoczenie i będzie problemy społeczne rozwiązywał. Zwłaszcza to fantastycznie wychodzi w stosunku do najmłodszego pokolenia, czy tego pokolenia Z, które jest, ma potężną siłę dzisiaj nabywczą i wręcz to pokolenie mówi, że firmy mogą zarabiać pieniądze wyłącznie wtedy, kiedy będą rozwiązywały problemy społeczne. Tak? W innym wypadku nie zgadzamy się z tym. Więc w pewnym sensie ten biznes nastawiony na zysk, że tak powiem, zaczyna pełnić taką rolę, że tak powiem, organizacji pozarządowych. No być może się mylę, w sensie źle to postrzegam. Co jest w pewnym sensie szansą dla organizacji pozarządowych, aby tą relację z biznesem nawiązywać, no bo z kimś lub z czyjąś pomocą trzeba pewne rzeczy robić. Tak, oczywiście są wielkie korporacje, czyli wielkie struktury, które mogą robić to własnymi zasobami i własnymi kompetencjami, i własnymi ludźmi. No ale w dużej mierze, że tak powiem, to jest taka chyba szansa na nawiązywanie współpracy między biznesem a organizacjami. Ja w ubiegłym tygodniu byłem na bardzo interesującym wydarzeniu w Legnicy, Forum Wolontariatu, gdzie był temat wolontariatu pracowniczego i występowały firmy, przedstawiciele firm, którzy opowiadali, w jaki sposób wolontariat pracowniczy, ale też działania CSR-owe nie są już tylko elementem jakby całej strategii firmy, ale są integralną częścią. To CSR jest strategią, więc w takim rozumieniu wydaje mi się, że masz, Łukasz, rację, rzeczywiście biznes się mocno zmienia i to nawet duże marki międzynarodowe w tą stronę podążają. Wiesz, no, organizacje pozarządowe też muszą zarabiać, żeby zatrudniać pracowników, też muszą zarabiać, żeby opłacić koszty swojego funkcjonowania, też muszą zarabiać, żeby budować swoją taką odporność instytucjonalną, nie wiem, mieć sprzęty odpowiednie, grunty, majątek i tak dalej, po to, aby móc w końcu obracać własnym majątkiem, a nie tylko tak zwanym pieniądzem projektowym, czyli otrzymujemy grant, realizujemy ten grant i tak naprawdę niewiele z tego grantu zostaje, żeby wzmacniać samą organizację. To jest bardzo trudny proces i w Polsce on się dopiero moim zdaniem w tej chwili dokonuje. Natomiast tak, mi też się wydaje, że to zbliżenie jest widoczne, że będziemy w najbliższych latach więcej ze sobą współpracować. Moim zdaniem to bardzo dobrze. Zrobi to i dobrze biznesowi, który będzie no właśnie odpowiedzialniej postrzegany. Chyba też będzie do niego większe zaufanie, co mam nadzieję przełoży się też na przykład na kwestie związane z zatrudnianiem odpowiednich specjalistów w biznesie, ale to też się przełoży na organizacje, że one staną się bardziej niezależne od administracji publicznej, co jest absolutnie kluczem moim zdaniem do takiego mądrego rozwoju i sektora społecznego, ale też administracji publicznej. Zawsze jak siadają partnerzy do stołu, to są w stanie wymyślić mądrzejsze rozwiązania niż jak siada do stołu król i jego poddani. To nie zawsze się po prostu wtedy udaje, no bo siłą rzeczy ta hierarchia ważności powoduje czasami blokady, trudności w komunikacji. Mi się wydaje, że to nawet może pójść jeszcze dalej. Znaczy niektóre organizacje będą się przekształcać tak naprawdę w biznesy odpowiedzialne społecznie i odwrotnie, z takich twardych biznesów, na przykład IBM, wykrystalizowała się marka Kyndryl, świeża, nowiutka, ma tam chyba 2-3 miesiące i oni tam już zupełnie inaczej planują i rozwój samej struktury i to, w jaki sposób ona będzie pracować, na jakich wartościach będzie się opierać, więc wydaje mi się, że ten proces będzie na pewno postępował i to będzie szalenie interesujące go obserwować, ale też oczywiście być częścią tego wszystkiego. No więc właśnie, no, w sensie biznes staje się dużo bardziej społeczny,
No i to nie jest tak, że tych problemów społecznych nigdy wcześniej nie było. Po prostu ludzie, czyli klienci nie wyartykułowali swoich oczekiwań, tak? Bo problemy społeczne takie czy inne zawsze były, no, ale dzisiaj konsumenci mówią otwarcie, czego oczekują, więc ten biznes staje się dużo bardziej społeczny, a na pewno musi już myśleć o tym, myśleć inną perspektywą. A z kolei, tak powiem, tu mamy drugą stronę medalu, organizacje pozarządowe, które są napędzane konkretnym celem społecznym, więc mają to naturalnie w sobie. Tak? Jeśli on jest dobrze, nie wiem, opisany, dobrze wyartykułowany, jeśli żyje nim cała organizacja i jeszcze są środki jako paliwo napędowe do realizacji tego celu, to jest w ogóle fantastycznie. To, o czym się mówi, czego brakuje i być może to jest błędne postrzeganie, to jest to właśnie taki brak tego podejścia biznesowego, czy brak takiego ducha przedsiębiorczości w organizacjach pozarządowych. Ja nie wiem, czy to jest prawda, bo ja się pierwszy raz z tym problemem zetknąłem podczas pierwszej konferencji przedsiębiorczości zorganizowanej przez Związek Harcerstwa Polskiego w tym roku, gdzie podnoszono pierwszy raz ten temat, w sensie tego ducha przedsiębiorczości, że my to potrzebujemy po to, aby się rozwijać, aby te pieniądze pozyskiwać i tak dalej, i tak dalej. I teraz jak jesteś przedstawicielem. A na ile trzeba nad tym jeszcze popracować? Co, Łukasz, wydaje mi się, że zawsze wszystko zależy od ludzi. Znaczy, taki zespół, takie kadry, jakie są w danej organizacji dostępne, no to na tyle pewnie będzie ten poziom przedsiębiorczości mógł się rozwijać, mógł być budowany. To, że my w Polsce w ogóle jesteśmy tej przedsiębiorczości mało uczeni, to jest oczywiście oddzielny temat. Tak? Poświęcamy dużo więcej czasu na przykład na moją ukochaną historię, ale no jednak w takim codziennym życiu wydaje mi się, że takie pewne umiejętności praktyczne powinny być w większym stopniu no gdzieś tam priorytetyzowane, bo to po prostu pozwala każdemu, no właśnie, na to, żeby mógł spojrzeć przedsiębiorczo na swoje pomysły, na swoje działalności, na to, gdzie chce być i kim chce być. Mi się wydaje, że sektor pozarządowy w ostatnich latach przechodzi bardzo dużą transformację, że te założenia kiedyś, że będziemy wolontariacko od rana do nocy i od nocy do rana pracować na rzecz tutaj społeczeństwa obywatelskiego i nie wiem, dzieci wymagających wsparcia, czy rodzin w trudnej sytuacji, ekologii, zwierząt i tak dalej, że to nam nie ucieka, znaczy to ciągle u nas zostaje, ale widzimy bardzo dobrze i to jest słuszna refleksja, że no właśnie, żeby żyć i przetrwać w pozarządowym świecie, trzeba mieć inne umiejętności, inne kompetencje. Trzeba budować relacje nie tylko z administracją publiczną, ale trzeba budować administrację z biznesem, trzeba budować administrację z każdym człowiekiem tak naprawdę. I ta relacja musi być no, w jakimś sensie zawsze wyjątkowa. I tutaj, wydaje mi się, będzie bardzo dużo do zrobienia jeszcze w sektorze pozarządowym. Mam nadzieję, że biznes nam trochę w tym pomoże, będzie w tym zakresie mądrym, odpowiedzialnym partnerem, ale też w drugą stronę, to znaczy my nauczymy biznes, w jaki sposób może osiągać swoje cele biznesowe, niekoniecznie zapominając po drodze o na przykład etyce. Te wszystkie cele można osiągnąć, wystarczy zrobić to tylko w trochę inny sposób, może inaczej też komunikować pewne rzeczy, położyć nacisk na inne tematy, a może się okazać, że dzięki temu, że ludzie zaufają i powiedzą ok, ja chcę kupić ten produkt, bo to nie jest tylko dobry produkt, ale to jest też produkt odpowiedzialny społecznie, to jest produkt, który został wytworzony etycznie, że to też będzie sam ten biznes napędzało. Ja widzę, wiesz, po takich prostych rzeczach, jak moja córka wchodzi do sklepu i po prostu ogląda produkty, czyta, sprawdza, gdzie jest cukier, gdzie jest olej palmowy. W życiu by mi do głowy nie przyszło kilka lat temu, żeby to robić, a teraz idę dziarsko z nią i rzeczywiście tam oglądamy i to nie. I ten wybór konsumencki u na przykład mojej córki Oli jest no, zdecydowanie bardziej świadomy niż u rodziców, więc wydaje mi się, że młodzież po prostu jest super, tylko my nie potrafimy niektórych rzeczy u młodzieży dostrzec. Ja też mam takie poczucie, w sensie
nadal ta różnica dla mnie jest taka nie do końca jasna, w tym sensie, że tak jak nie wiem, w biznesie, no nie ma ludzi od wszystkiego, tak? Więc jakby buduje się zespoł, że tak powiem, z różnymi kompetencjami. Tak? Są ludzie, którzy rozumieją biznes od strony biznesowej, są ludzie, którzy rozumieją ten biznes bo patrzą perspektywą klienta i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc wydaje mi się, że w organizacjach pozarządowych jest to samo. Tak? To są ludzie napędzani pewną ideą, którzy wiedzą, jak pewne rzeczy zrobić. Tak? Są ludzie, którzy potrafią pozyskiwać środki finansowe na to, aby pewne projekty realizować. No i tak samo powinny być ludzie, którzy odpowiadają i czują to i rozumieją, że tak powiem, czym jest, nie wiem, marketing czy budowanie marki. Ja z moich własnych doświadczeń jest tak, że ja nie spotkałem jeszcze na żadnym szkoleniu czy żadnym warsztacie niededykowanym konkretnie organizacjom pozarządowym przedstawicieli organizacji pozarządowych. Jeszcze mi się taka historia nie zdarzyła, aby podczas szkoleń czy warsztatów obok biznesu tego for profit pojawił się przedstawiciel czy przedstawicielka organizacji pozarządowej. I dzisiaj się zastanawiałem, dlaczego tak właśnie jest. I czy to przypadkiem też nie jest trochę tak, że jest takie. Ja wiem, że w wielu przypadkach sytuację może uratować zmiana narracji. Znaczy, czy to nie jest tak, że po prostu organizacje non-profit są jakoś tak postrzegane konkretnie, są jakieś stereotypy i one też funkcjonują jakby w organizacjach pozarządowych i nie potrafią jakby przestawić tego swojego myślenia. No bo tu i tu pracują ludzie, tacy sami, tak? Czy to w firmach for profit, czy non-profit, wszędzie są tacy sami ludzie, którzy mają dostęp do tej samej wiedzy, do tych samych szkoleń, do tych samych warsztatów, do tego samego rynku i w zasadzie możemy, że tak powiem, z tych samych źródeł czerpać. Tymczasem powstają jakieś takie publikacje, które są dedykowane typowo NGO, jak chociażby Mocni w promocji, z tego tak widziałem taką publikację, z którą tak się nie w pełni zgadzam, no bo ja jej nie przeczytałem w całości jeszcze, bo dopiero do niej sięgnąłem, ale zacytuję, tak, a propos organizacji pozarządowych, nie mają pieniędzy lub bardzo mało na promocję, mają ograniczony dostęp do osób czy instytucji, które się na promocji znają oraz potrafią ją zaplanować i zrealizować, czy też są przekonane, że lepiej po cichu robić swoje niż szukać rozgłosu. I mnie zawsze mrozi, jak coś takiego czytam, albo też po prostu pojawia się jakieś takie pytanie, w sensie z czego to wynika, bo teraz firmy też czasami mają bardzo mało pieniędzy na promocję. Mówimy, jak mówimy o startupach, czy mikroprzedsiębiorstwach, czy małych firmach, to są małe struktury, gdzie ktoś odpowiada za sprzedaż, za fakturowanie, jednocześnie za marketing, tam też nie ma wielu pieniędzy. Nie bardzo rozumiem, co ma oznaczać ograniczony dostęp do osób czy instytucji, które znają się na promocji. No bo ten dostęp jest, tak. Ja też nie wiem. Znaczy, bo ten dostęp jest dla każdego. Oczywiście. No. Wiesz, to jest publikacja sprzed kilku lat, 2013 czy 2014, jeżeli ja dobrze pamiętam. Trochę była chyba inna rzeczywistość tego wszystkiego, ale to prawda. Organizacje pozarządowe czasami lubią usiąść i tak sobie ponarzekać, och, jak to my mamy strasznie, jak to my mamy źle. Zupełnie nie wiem dlaczego, bo ja wolę ten czas poświęcić na to, aby rozmawiać o tym, co można jeszcze zrobić, jak można pewne sprawy ulepszyć. Ale może to jest kwestia no, takiego, wiesz, wydaje mi się, polskiego czasami pesymizmu, że zawsze najpierw jak się jakiś temat podejmuje, to trzeba 2 godziny ponarzekać po to, żeby potem 15 minut wziąć to zrobić i powiedzieć, o właściwie to się dało, nie? Tylko trzeba było inaczej na to spojrzeć. A może to jest kwestia jeszcze inna, znaczy taka, że organizacje naprawdę robią mnóstwo dobrej roboty. Pytanie, czy dobrze o tym komunikują. Miałem twierdzić, że powinny tutaj większą uwagę i więcej czasu poświęcić na to, co robią, jak robią. Pamiętam taką biznesową konferencję, bo ja na i samorządowe, i biznesowe, i finansowe różne fora, spotkania jeżdżę regularnie. Właśnie podsumowałem sobie ten rok i wyszło mi, że na 100 różnych wydarzeniach byłem w tym roku, więc wydaje mi się, że całkiem niezły wynik. I bardzo często spotykam się na tych spotkaniach, że jest olbrzymia promocja wokół no,
wydaje mi się dosyć drobnej rzeczy, jakiegoś naprawdę niewielkiego szczegółu, który w mojej ocenie no, nie zasługuje na to, żeby pół godziny o nim mówić na zacnej i poważanej konferencji, a jednak tak się dzieje. Wydaje mi się, że organizacje też powinny trochę tutaj nadgonić, ale to jest jakby chyba problem taki, że organizacje wcale nie oczekują jakichś wielkich gratyfikacji za te swoje działania, raczej chciałyby, żeby one zostały docenione, żeby zostały w jakiś sposób też pewnie przez decydentów dostrzeżone i pochwalone. Natomiast pamiętajcie, drogie organizacje, że największą pochwałą dla was będzie no jakby ta załatwiona sprawa, ten problem, dla którego pracujecie, dla którego istniejecie i to, że będziecie mogli sobie razem w zespole usiąść, przybić piątki i powiedzieć, je, udało nam się, zrobiliśmy to. Nie? To jest dużo ważniejsze niż to, że burmistrz czy starosta przyjdzie i poklepie was po plecach. To też miłe, ale to tylko jest jednym z elementów. Natomiast komunikujcie o tych wszystkich działaniach bardzo mocno dookoła. Wszystkie formy, narzędzia komunikacji są dostępne, są dobre. Patrzcie tylko na to, żeby jakość tego była jak najlepsza. No bo jak słabo komunikujemy, no to oceniają nas słabo. Jak dobrze będziemy komunikować, jest szansa, że ktoś poświęci trochę więcej czasu na to, aby zobaczyć, co robimy i powie, super, naprawdę, szapoba, to są świetne, świetne działania. Mało tego, może zechce być częścią tych działań. Tak? Może się okazać, że na podstawie, nie wiem, jakiegoś filmu dobrze przygotowanego czy dobrego komunikatu na jakimś spotkaniu konferencji, po tym spotkaniu podejdzie do was jakiś pan czy pani i powie, dzień dobry, jestem szefem czy szefową firmy X, bardzo mi się podoba to, co państwo robią, interesuje mnie to, aby moja firma mogła z państwem wejść we współpracę. I nie opowiadam tutaj jakiś czary-mary fusy z kawy, taka sytuacja miała miejsce też w mojej karierze współpracy NGO-sów i biznesu w Gniewie, gdzie firma Mikrostyk, to ona przyszła, zapukała do organizacji, prosząc o to, abyśmy pomogli im w stworzeniu strategii CSR-owej, w działaniach takich odpowiedzialnych na rzecz lokalnego środowiska i udało nam się stworzyć kilka ekstra, moim zdaniem, takich produktów działań, które rzeczywiście zmieniły jakby perspektywę postrzegania, a oni osiągnęli swoje cele biznesowe, co jest bardzo, bardzo ważne. A powiedz mi, czy są prowadzone jakieś działania takie bardziej, nie wiem, centralne, nie wiem, jak je nazwać prawidłowo, za pomocą których jakby jest podejmowana próba zmiany postrzegania organizacji pozarządowych? Bo to się też dzieje w biznesie, tak? W sensie ja znam taki przykład jakby z firm windykacyjnych, tak? Bo firmy windykacyjne są postrzegane, że tak powiem, źle. No tam wiesz, wielcy ludzie z pałką no i te największe polskie firmy razem, pomimo tego, że są do siebie konkurencją, pracują na to, aby zmienić postrzeganie firm windykacyjnych. I czy w przypadku organizacji pozarządowych też są takie działania? No wiesz, jakby Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych wydaje mi się, że jest tego najlepszym przykładem, bo my jesteśmy takimi NGO support centers lokalnymi, czy to Gdańsk, czy to powiat kwidzyński, słupski i tak dalej, i tak dalej. W każdym prawie powiecie w naszym województwie takie NGO support centers są i my 10 lat temu podjęliśmy decyzję, że zakładamy federację po to, aby móc działać na obszarze całego województwa pomorskiego, aby ulepszać nasze usługi, aby lepiej odpowiadać na to, co dookoła i na nasze potrzeby i no, oczywiście też po to, aby kumulować tych środków, otrzymywać to jest bardzo ważne, i budować taką dywersyfikację naszego portfela. Myślę, że to taki nasz pomorski, fajny, dobry przykład, że na poziomie kraju to się dzieje bardzo powoli, jednak taki mechanizm federalizowania się czy wchodzenia w taką szeroką, głęboką współpracę to jeszcze wydaje mi się pieśń przyszłości, no ale my na Pomorzu tą lekcję już odrobiliśmy, nie? My już biegniemy dalej, bo widzimy następne punkty, do których pewnie no, trochę organizacji z Polski będzie dochodziła za kilka lat, a my już tam jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Mhm.
Wiesz co, ja tak zacząłem ten wątek jakby zmiany narracji. Od razu przyjmie takie pytanie też, czy są prowadzone jakieś badania, w jaki sposób biznes postrzega organizacje pozarządowe? Tak, są prowadzone, chociaż bardzo nieliczne tego typu badania i raczej możemy szczątkowe informacje na ten temat znaleźć. Plon Jawor prowadzi tego typu badania i w takim cyklicznym zestawieniu, raporcie o stanie trzeciego sektora takie elementy z tym związane są, chociaż to są naprawdę bardzo, mówię, takie szczątkowe i bardzo ogólne jednak informacje. Wydaje mi się, że to jest ciekawy obszar badawczy i dla tych, którzy znają się na temacie, mają pomysł na metodologię, która mogłaby tutaj być wykorzystywana do tego, aby to zbadać, że to jest olbrzymie i bardzo ciekawe pole badawcze. Ja wielokrotnie rozmawiałem na te tematy z wieloma osobami, między innymi z Tomkiem Smorgowiczem, który też w tym temacie, wydaje mi się, jest dosyć mocnym graczem i rzeczywiście też doszliśmy do takiego wspólnie przekonania, że ten temat powinien być bardziej eksplorowany. No, natomiast Nie widziałem jeszcze póki co ciekawej metodologii, która mogłaby to jakoś zbadać i tym się zająć. Bardzo chętnie, jeżeli ty, Łukaszu, będziesz wiedział, że gdzieś w trawie piszczy możliwość zrobienia czegoś takiego, to my na pewno się włączymy, pomożemy i mam nadzieję, że to będą super ciekawe informacje. One są potrzebne na pewno. No, one są potrzebne, no bo to jest jakby istotne z punktu widzenia jakby takich działań komunikacyjnych, w sensie, no bo jeżeli są jakieś, znaczy jeżeli biznes nas postrzega w jakiś sposób, a my się z tym niekoniecznie zgadzamy, no to nie jest jakby wina biznesu, czy wina ludzi, że nas tak postrzegają, tylko problem jest w nas, w sensie jakby niewłaściwie pewne rzeczy komunikujemy albo nie zakomunikowaliśmy dotychczas, tak, po to, abyśmy byli postrzegani tak, jak chcemy być postrzegani. Więc to jest powiedzmy takie budowanie marki, ale ogólnie, że tak powiem, organizacji pozarządowych, tak, w sensie, żeby one były we właściwy sposób postrzegane. No bo ten świat jest w pewnym sensie jakiś taki niedostępny, tak, no bo o ile, że tak powiem, z tym biznesem for profit my mamy kontakt bezpośredni, tak, bo kupujemy, bo chodzimy do sklepu, bo korzystamy z usług, tak dla większości ludzi te organizacje pozarządowe nie są aż tak dostępne. Jeżeli są jakieś mity, jest to błędne postrzeganie i to wyjdzie w badaniach, no to jest fantastyczne, żeby mieć źródło informacji czy wiedzy, która pozwoli później jakby prowadzić właściwe działania komunikacyjne po to, aby pewne rzeczy odczarować lub zmienić sposób mówienia o pewnych rzeczach. Oczywiście na poziomie takim, nie wiem, analizy konkretnej organizacji pozarządowej, ja widzę bardzo dużo błędów komunikacyjnych albo takich niedociągnięć czy takiego zaniechania wtedy, kiedy, nie wiem, organizacje pozarządowe muszą pozyskiwać pieniądze od ludzi, tak, ode mnie, od biznesu, ale nie myślą o tym pozyskiwaniu pieniędzy jako o transakcji. W sensie, że ja coś muszę dostać, żebym ja coś dał. Tak? Jest wesprzyj numer konta i dziękuję, więcej nie ma informacji. Tak? W sensie nie ma dla mnie, że tak powiem, żadnego bodźca, co ja z tego będę miał, że wesprę. Nie ma dla mnie narzędzi, w sensie jak jeszcze mogę pomóc, jeśli nie mogę pomóc finansowo, albo już pomogłem innej organizacji, ale to, co robicie, mi się podoba i chętnie się zaangażuję, tylko teraz dajcie mi narzędzia. Jest cała masa bardzo ciekawych rozwiązań, które ja obserwuję w organizacjach pozarządowych, które traktuję jako benchmark zagranicznych. Jest cała masa fantastycznych pomysłów na to, co można robić lepiej, inaczej, gdzie te organizacje wykazują się tym takim myśleniem, że tak powiem, perspektywą drugiej strony, perspektywą odbiorcy, tak? I traktują to wszystko jako transakcję. Tak? To jest wymiana. Tak? Ja się zaangażuję jako wolontariusz, tylko też muszę wiedzieć, że tak powiem, co dostanę za mój czas. Tak, oczywiście nie dostanę pieniędzy bardzo często, albo w ogóle nie dostanę pieniędzy, no ale coś z tego muszę mieć. Tak? To też bardzo często tego brakuje, więc na takim poziomie opowieści czy przekazywania pewnych informacji jest dużo niedociągnięć takich bardzo ogólnych. Jest takich wiele elementów, które można by bardzo prosto zmienić. Jeżeli, nie wiem, wolontariusz się źle kojarzy, to by mogło być chociażby z badań.
tak? Bo może się kojarzyć z pracą za darmo i na darmo czasami. No to jest kwestia zmiany narracji, tak? W sensie możemy przestać nazywać kogoś wolontariuszem, a nazywać partnerem, czy jakkolwiek inaczej, teraz wymyślam, tak? I zrobić zupełnie inną opowieść po to, aby komuś się chciało, że tak powiem, przyjść i zaangażować, aby traktował organizację pozarządową jako dobrego partnera do tego, aby rozwijać swoje kompetencje chociażby, tak? No bo można razem z organizacjami to również robić. No ale dobra, mam nadzieję, że kiedyś będzie taka sytuacja, że może akurat we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, w której budynku w tej chwili jestem, udałoby się takie badania przeprowadzić, bo to jest jakby dla mnie też bardzo interesujące, no bo to jest cenne źródło wiedzy. Zachęcam do tego i jeżeli Pomorska Sieć co będzie mogła w tym pomóc, to na pewno to zrobimy. Ja bym chciał jeszcze wrócić do takich rzeczy, które również powodują, że tak powiem, jestem taki zmrożony w sensie, albo na pewno podirytowany, bo jest cała masa pytań w sieci. Jak robiłem sobie taki research przed konferencją Dobra Marka NGO, na której się spotkaliśmy niedawno, to się pojawia w sieci cała masa pytań, czy organizacje pozarządowe potrzebują marketingu, albo czy warto budować markę NGO. I to są takie pytania, które mnie irytują. Głównie z tego powodu, że organizacje pozarządowe już to robią. Pytanie, czy robią to we właściwy sposób. I to jest takie pytanie, które należałoby skierować po prostu generalnie do firm. Tak? No bo takie samo pytanie może zadać każdej firmie. I mnie bardzo cieszy to, że ten temat jest podnoszony. Niekoniecznie cieszy mnie forma podnoszenia tego tematu. Więc mam wielką nadzieję, że będzie się coś tutaj działo. Ja się zastanawiam jeszcze nad jakimś takim, może ty znasz albo podasz jakiś taki dobry przykład, w sensie żebyśmy nie mówili o tym, co złe, o tym, co nie działa, ale dobry przykład organizacji pozarządowej, która fantastycznie buduje swoją markę, która prowadzi fantastyczne działania, sprytne, mądre, nie wymagające tak naprawdę wielu pieniędzy, no bo tak naprawdę czasami potrzeba jest trochę refleksji, trochę rzeczywiście tego sprytu, aby zrobić fajne działania komunikacyjne, które przyniosą pieniądze, które się naturalnie rozniosą. Nie wiem, czy pamiętasz, podczas konferencji Dobra Marka NGO był przykład sióstr z Broniszewic, które z okazji Światowego Dnia Pingwinów opublikowały 9-sekundowy film na Facebooku. Bardzo prosty film, gdzie one po korytarzu idą jak pingwiny. I ten film, one się śmiały w wywiadzie, że każda sekunda tego filmu była warta 10 tysięcy, no bo zaraz po opublikowaniu na ich konto wpłynęło 90 tysięcy złotych. Fantastyczne jakby podejście takie z dystansem do siebie, fantastyczny, że tak powiem, wiralowy filmik, bardzo krótki, bardzo prosty, nie wymagający żadnego budżetu, który przyniósł potężne pieniądze. W sumie w ogóle ich akcja sprawiła, że zarobiły 4 miliony złotych na tym działaniu. Dobre pieniądze. Bardzo dobre pieniądze, ale one nie wymagały wyłącznie sprytu i takiego fajnego podejścia, dystansu do siebie i skorzystania z czegoś, co no bo patrzymy na siostry zakonne, one od zawsze były nazwane pingwinami, więc wykorzystały fantastycznie coś, co jest, po prostu funkcjonuje w społeczeństwie po to, aby te pieniądze pozyskać. W ogóle są fantastycznym przykładem pozyskiwania pieniędzy, bo nie wiem, czy wiesz, w ogóle nie wiem, czy znasz historię sióstr Broniszewic. Nie znam. To był rok 2017 bodajże i one miały stracić dom, bo one prowadzą dom dla chłopców, a gdzie opiekują się niepełnosprawnymi chłopcami. No najstarszy chłopiec ma już ponad 60 lat i zajmują się nim od prawie 50 lat, no ale to jest dom dla chłopców. I w 2017 miały stracić ten dom ze względu na to, że już był stary, że tak powiem, nie przeszedł różnych odbiorów technicznych. I te dzieci miały być rozesłane i ci podopieczni mieli być rozesłani po różnych domach w Polsce. No i one się na to nie zgodziły, tak wewnętrznie, w sensie, no tak nie może być. Więc postanowiły zrobić wszystko, aby zbudować nowy dom. Zaczynając od zakupu ziemi. I tak się szczęśliwie stało, że obok pałacu, w którym ten dom się mieścił, dotychczasowy dom dla chłopców, obok tego pałacu można było kupić ziemię. I to, co one zrobiły, to one kwestowały w Polsce, w Irlandii, w Anglii i w Niemczech na rzecz zbudowania tego domu. W sumie przebyły 50 tysięcy kilometrów, zbierając pieniądze.
na zakup tej ziemi, więc pierwszy milion zebrały, że tak powiem, podróżując po świecie na ogromne odległości, więc fantastyczna jakby taka siła takiego determinacji. Ja szanuję bardzo, bo wiem, ile to kilometrów jest do przebycia, także naprawdę... Tak, no i potem to działanie, takie z okazji Światowego Dnia Pingwinów, więc fantastycznie wyczuły moment, żeby ta komunikacja wystrzeliła. No oczywiście tam nie wiem, czy oglądasz media społecznościowe, one się pokazują z takimi maskotkami pingwinów, więc fantastyczny content w mediach społecznościowych publikują, bardzo lekkostrawny, bardzo przyjemny i bardzo pozytywny w odbiorze. I mi się udało jakby tym działaniem z tymi pingwinami zebrać w ciągu 22 miesięcy 7 milionów złotych na to, żeby ten dom zbudować. Tak, ten pierwszy milion pozyskały podróżując i kwestując, potem startując tą kampanią z okazji Światowego Dnia Pingwinów, że tak powiem, ostatecznie w ciągu 22 miesięcy 7 milionów zebrały na zbudowanie domu. Więc fantastyczna historia pokazująca, jak sprytnymi, prostymi działaniami można naprawdę wiele ugrać. No więc właśnie wydaje mi się, że czasami to jest kwestia genialnego pomysłu, trochę podejścia z dystansem do siebie, tutaj też ta gra słów właśnie wokół słowa pingwin, myślę, że była bardzo dobrze wykorzystana i bardzo mądrze pokazana. To, że to 9 sekund też wydaje mi się istotne, bo nie ma co przedłużać niepotrzebnie. Natomiast moim zdaniem to pokazuje jeszcze jedną bardzo ważną rzecz i taką, którą ja identyfikuję jako DNA organizacji pozarządowych. Znaczy jest coś niemożliwego do osiągnięcia, wydawałoby się, i tu powinno się włączać myślenie, nie ma rzeczy niemożliwych. Nawet nie sky is the limit, tylko po prostu kosmos, without limits. To jak mądrze podeszły do tego działania, wykorzystując bardzo skromne możliwości, które miały, no to jest już absolutna petarda i taki przykład, który wydaje mi się jest bardzo, bardzo dobry, ale w ogóle wokół zbiórek publicznych i wokół tego, aby to zasilanie było społecznościowe w Polsce, w tej chwili jest, no, mam wrażenie, rewolucja czy erupcja tych różnych działań. Wiele organizacji w swoich strategiach rozwojowych zaczyna ujmować crowdfunding czy szerzej fundraising, ale ten crowdfunding zaczyna tam zajmować coraz ważniejsze tematy. Oczywiście to jest tak, że pewnie jedne tematy związane z pomocą, związaną ze wsparciem osób potrzebujących, nie wiem, głodem czy jakimiś klęskami, katastrofami, może się lepiej sprzedać. Tak? Znaczy można więcej środków na tym zebrać niż na przykład na tematy związane z, nie wiem, dziedzictwem kulturowym, na przykład żuław. Nie? Też ważny temat, ale zupełnie z innej kategorii i pewnie tak niegrzejący, chociaż może to jest kwestia, no właśnie, jakiegoś genialnego pomysłu, tego palca Bożego, jak się czasami mówi, tego tknięcia i rozpoczęcia tego procesu. Ja słyszałem też, że to jest podmuch Michelangelo, ale to już pewnie gdzieś tam w takich węższych kręgach się o tym mówi, ale tak, rzeczywiście takich rzeczy, takich pomysłów myślę, że jest całkiem sporo. Fajna jest też ostatnio kampania WWF, gdzie mówią o tym, żeby wpłacając do nich, wspierając na przykład tygrysa czy jakiś inny gatunek stworzenia, że otrzymujesz w zamian trzy rzeczy. Zero waste, jakby full ekologia i dzięki tobie gatunek przetrwa, czyli jakby pokazaniu, że za tym moim przelewem, za tym moim pieniądzem, który idzie, idą wartości, ale też konkretne efekty, nie? Z tego co jest. Oczywiście WWF jest olbrzymią organizacją i ma wielkie zasoby i finansowe, i kadrowe, i kompetencyjne, ale wydaje mi się, że ta
kampania jest przygotowana całkiem nieźle. Z tych, które jakby ja tam gdzieś oglądam i śledzę, to rzeczywiście jest nieźle. My może tak czasami nieporadnie, ale jednak pracując w sektorze, wzmacniając ten sektor, komunikując o tym, że można 1% przekazać na rzecz organizacji pozarządowych w swoich zeznaniach podatkowych, jakby cały czas ten wskaźnik przekazywanych środków na Pomorzu idzie do góry. Takie drobne działania, które my na poziomie lokalnym robimy, jak na przykład to, że wysyłamy do biur rachunkowych listy organizacji z danego terenu, powiatu, miasta, które mogą otrzymywać takie z prośbą o to, żeby oczywiście upowszechniały to te biura księgowe wśród swoich klientów, to też sprawia, że tych środków trafia więcej i wydaje mi się, że skala działania jest odpowiednio dobrana do i możliwości i tego, aby no jeszcze też tak trochę nie przedobrzyć, bo jak wszyscy do KAH chodzą i mówią przekaż 1%, przekaż 1%, no to też u części osób pewnie się, a to ja nie przekażę, wszyscy mnie tu atakują, bombardują, idą święta, ja chcę odpocząć, a tu mnie wszyscy atakują tym 1%, to ja na złość nie przekażę, ale wiesz, to jest też kwestia pewnych rozwiązań. Z jednej strony to, że jak zapomnimy złożyć PIT-a, nic się nie stanie, bo on jest automatycznie przygotowany przez administrację, no, ludziom zwykłym pomaga. Jak się zapomni, no to nie będzie tam potem trudności z tym skomplikowania. Ale w drugą stronę jest tak, że w żadnym z tych automatycznie przygotowanych PIT-ów nie było tego 1% zaznaczonego. Więc czasami regulacje krajowe, przepisy prawa powodują, że no jakby skrupulatnie budowany przez wiele lat marka 1%, 1% to jest marka w Polsce i uważam, że całkiem niezła. Setki milionów złotych są na to przeznaczane z naszych prywatnych pieniędzy, moich też, że no niestety na tym gdzieś tam trochę na pewno straciła. Ciągle mam takie przekonanie, że w sektorze jest mnóstwo niewykorzystanych szans i najbardziej niewykorzystane to są szanse relacji, które nawiązujemy, osób, które spotykamy, pomysłów, które u nas powstają i czasami jak grzyby po deszczu, one się wykluwają w sektorze, ale pewnie nie wszystkie są genialne, ale duża część z nich jest bardzo, bardzo ciekawa, tylko no właśnie mają trudność z tą fazą wdrożeniową, z tą fazą realizacyjną i tu jakby też nasza pomoc sieci COP jest mocno nakierowana, żeby te rzeczy się rzeczywiście działy i szły do przodu. Ja pamiętam taką historię również z Gniewu, świetna, wydaje mi się dobry przykład, mały chór lokalny, Cantores Minores, mniej więcej 12 tysięcy rocznego budżetu, młodzież licealna śpiewająca pięknie w Gniewie, ale też jeżdżąca na różne festiwale churalne w Polsce. Gdzieś w listopadzie dostali zaproszenie, to kilka lat temu było, dostali zaproszenie na festiwal churalny do Florencji. Środek sezonu, cały autobus ludzi, wiadomo jakie ceny, no i festiwal churalny oczywiście poza zaproszeniem i miłą atmosferą nie dawał nic. No i my musieliśmy zbudować markę, czy pomóc wybrzmieć temu, jakie jest marzenie tego chóru. A no, marzenie było takie, żeby tam pojechać, bo to byłoby dla nich największe, najwspanialsze doświadczenie. No i słuchaj, zapukaliśmy wszędzie, gdzie się da i do administracji publicznej i do biznesu, który bardzo dużo pieniędzy wyłożył na te działania. Zbieraliśmy, kwestowaliśmy, zachęciliśmy też trochę znanych osób na Pomorzu do tego, aby nagrały krótkie filmiki o tym, że popierają chór, że trzymają za niego kciuki i zachęcają innych do zbierania. Cały ten wyjazd kosztował Łukaszu 60 tysięcy, czyli 5 rocznych budżetów tego chóru. I udało nam się w ciągu 7 miesięcy te pieniądze zebrać. Oni pojechali na ten chór, mało tego, wygrali tam 2 dyplomy. W churalistyce nie ma medali, tylko są dyplomy. Oni wygrali srebro i brąz.
No więc w ogóle rewelacja, wydaje mi się, petarda. Wrócili, a tam to już zupełnie jakby poza mną. Ja już nie animowałem tego procesu. Czerwony dywan, orkiestra, władze miasta, mnóstwo ludzi, wszyscy witają, wiesz, cieszą się, radują. Super proces, ale rzeczywiście było tak, że my z szefostwem tego chóru, z Izą Chyłą, chórcmistrzką i osobami, które nam w tym pomagały, przez 7 miesięcy, tydzień w tydzień spotykaliśmy się i odhaczaliśmy z listy kolejne zrobione rzeczy. I to była rzeczywiście taka praca, no powiedziałbym, bardzo, bardzo trudna, wymagająca, ale no na koniec dała olbrzymie efekty, olbrzymi sukces. Ja to się najbardziej cieszyłem, że jako animator tego procesu nie zostałem na tą całą fetę zaproszony. No wiesz, to oznacza, że animator zrobił dobrze swoją robotę i może pójść do domu, a nie, że tam będą go potrzebować nie wiadomo ile i on może w ogóle tam już zostanie na zawsze. Taka nie jest rola animatora. Więc takich przykładów jest całkiem sporo i tam też współpracowaliśmy bardzo dużo z biznesem. Firma, która zajmowała się nagrywaniem filmów, i z drona, i w zamku, i w różnych miejscach nagrywaliśmy tych młodych ludzi, którzy opowiadali o swoim marzeniu właśnie wyjazdu do tej Florencji. Ona też zrobiła to za darmo, zaangażowała się to, bo czuła taką potrzebę, uważała, że to jest ważne, mądre, potrzebne i tak dalej. Naprawdę cała społeczność wokół tego wydarzenia się zorganizowała. I właśnie na takich przykładach, wydaje mi się, powinniśmy budować nasze myślenie i nasze postrzeganie tego, czym może być marka, czym może być dobra promocja i komunikacja. Znaczy, my musimy mieć za sobą ludzi, którzy nam ufają, wierzą, że robimy mądre rzeczy, wierzą, że te pieniądze, które będą nam przekazane, one będą uczciwie i w najlepszy z możliwych sposobów wydatkowane. To jest najważniejsze zadanie, jakie NGO-sy mają do zrobienia. A mówię, wydaje mi się, że coraz bliżej jest nam do biznesu, coraz więcej ze sobą współpracujemy. Kiedyś, pamiętam, było takie ćwiczenie w organizacjach pozarządowych, tak zwana winda. Czyli wsiadasz do windy z prezesem jakiejś dużej firmy, dużej korporacji, naciskacie tam ostatni guzik 15 i zanim wjedziecie na to górne piętro, macie tam, nie wiem, 30 sekund czy ileś, żeby sprzedać ideę, koncepcję, tak żeby biznes się zaangażował. Teraz już się tego ćwiczenia nie stosuję, na szczęście, bo to dla mnie takie było, zawsze humorystycznie do tego dosyć podchodziłem. Jak ja spotykam się z biznesem, a spotykam się regularnie i rozmawiamy o różnych rzeczach, to nigdy nie ma czegoś takiego, że słuchaj, ja tu mam 30 sekund i nie pogadamy. Prędzej zdarzy się, że czy ja, czy biznes zadzwonimy i powiemy, słuchaj, musimy przełożyć spotkanie, bo inne rzeczy jakieś wypadły, aniżeli to, że nie mamy dla siebie czasu, żeby porozmawiać. Ja też zachęcam NGO-sy do tego, żeby uczciwie mówiły co i jak i kładły kawę na ławę, co one z tego chcą mieć, w jaki sposób one będą miały swoją własną, powiedziałbym, zwrotkę i jaki mają w tym swój interes i aby biznes też mówił, nas interesuje to, to, to i to. Wtedy można jakby te myślenia, te oferty, te propozycje współpracy ze sobą jak najbardziej zbliżyć i z tego rzeczywiście może się zrodzić coś naprawdę fajnego, super. Pamiętajmy też o tym, że te współprace, one nie są na zawsze. To jest czasami na, nie wiem, jakiś jeden dzień, na jakiś miesiąc, który będziemy coś razem robić, może kilka lat, ale one potem też gdzieś naturalnie będą wygasać i to też dobrze. Ważne, żebyśmy byli dobrze, mądrze zapamiętani i bardzo proszę was wszystkich, jak idziecie na spotkanie do biznesu, nie ubierajcie wyciągniętych swetrów, nie ubierajcie jakichś tam wyciągniętych z kazamatów rzeczy. Nie. Najlepszy gajer, najlepsza koszula, najlepszy krawat, bo to jest okazanie szacunku do partnera czy potencjalnego partnera, do którego idziemy rozmawiać. Pewnie parę razy odbijemy się od ściany, bo akurat nie będziemy pasowali gdzieś tam ze sobą wspólnie, ale w końcu znajdziemy tego jednego, drugiego czy pięciu partnerów i wtedy
trzeba pamiętać tylko o jednym, żeby nie nadwyrężyć zaufania, które otrzymaliśmy, bo trudne sytuacje zawsze się zdarzają we współpracy. Ważne, żeby to zaufanie dalej trwało i żebyśmy potem mogli, wiecie, usiąść razem, utworzyć tam szampana, piccolo czy kawę i powiedzieć, zrobiliśmy dobrą robotę, bardzo sobie nawzajem dziękujemy. Wykład prowadził Piotr Stec. Przepraszam, jak się rzeczywiście... Nie, to fantastyczna, bardzo pełna taka spójna opowieść, która jest fantastyczną klamrą w zasadzie tej naszej rozmowy. Tylko pozwolę sobie tutaj dwie rzeczy, bo wspomniałeś w tym pierwszym przykładzie o WWF. Ja mam coś takiego, że miałem też przez chwilę z tym problem, jak opowiadałem firmom o takich przykładach firm globalnych, nie wiem, Apple czy cokolwiek. Wszystkie te małe firmy się drapają po głowie, no ale gdzie nam do takiej firmy, nie? To się to w ogóle jest nie ta skala, nie? No ale wszyscy zapominamy o tym, że te wielkie firmy wyrosły z czegoś bardzo małego i niepozornego. I WWF też przecież nie urodziło się wielkie. No. Oczywiście. Na samym początku. Jeszcze jedna rzecz, wspomniałeś, że ten fotograf, czy ta osoba, która z drona filmowała ten chór, zrobiła to za darmo. Ja nie wierzę w robienie czegoś za darmo. Ja myślę, że dobra opowieść, dobre opowiedzenie o tym temacie pokazało takiemu fotografowi, jaki jest potencjał w tym i pokazało mu, co on tak naprawdę może zyskać, uczestnicząc w takim projekcie. Myślę, że jednak mimo wszystko zawsze kalkulujemy, że tak powiem, co możemy dzięki temu mieć. I to nie jest chyba nic złego, tak? Że chcemy mieć jakieś korzyści dla siebie. I do tego się chociażby, wydaje mi, przydaje ta dobra opowieść i dobre sprzedanie tematu, aby takie osoby się angażowały i pomagały nam pewne rzeczy realizować, bo też czują potencjał dla siebie w tym wszystkim. Aż to jest bardzo dobre. Ja uważam, że to jest jakby podstawą do tego, żebyśmy też dalej chcieli ze sobą współpracować. Ja jestem zapraszany na przykład na różne spotkania, nie wiem, fora, jakieś kongresy. Czasami jest na sali 10 osób, czasami na sali jest 500 osób. I ja opowiadam o różnych rzeczach, różnych ciekawych case'ach, przykładach na no, tak jak teraz, współpracy organizacji pozarządowych i biznesu, ale ja jadę tam i mi płacą za to pieniądze. Ja nie jadę tam, wiesz, z dobroci serca, jadę tam podzielić się najlepszymi przykładami z najczęściej naszego wspaniałego województwa pomorskiego i opowiedzieć o tym, jak udało się te przykłady zrealizować, jaka droga była do tego, aby osiągnąć wspólny sukces. Ja dostaję za to pieniądze, te podmioty, czy partnerzy, czy organizacje mają dzięki temu promocję, więcej osób się o nich dowiaduje, potem część osób puka, kupuje jakieś inne usługi, produkty od nich, jadą gdzieś w różne miejsca i też otrzymują za to wynagrodzenie przy okazji, właśnie budując tą dobrą swoją markę. Ja też dostaję za to pieniądze i wiesz, wydaje mi się, że to jest bardzo uczciwe, bo ja na pewno wtedy gdzieś tam dojadę, na pewno jakby poprowadzę tą prelekcję, wykład, spotkanie, rozmowę czy warsztat, a ten, kto zamawia u mnie taką usługę, wie, że po prostu płaci za odpowiedniej jakości produkt i wydaje mi się tyle. Czasami słyszę tak dookoła mnie, że Stec jest większą marką niż organizacja, którą reprezentuję, ale wydaje mi się, że to trochę wynika pewnie z osobowościowych kwestii, a może dlatego, że no jestem takim dosyć mocnym liderem, chociaż właśnie ja wolę być liderem jak takim królem, który przychodzi. Zawsze we wszystkich moich działaniach mówię, że jestem primus inter pares, chociaż ja jestem wysuwany bardzo często na ten pierwszy front, no bo mam taką lekkość, nie wiem, rozmowy, bardzo lubię ludzi, sala 3000 osób nie przeraża mnie, absolutnie raczej motywuje do działania, chociaż jak oglądam koncerty Freddiego Mercury'ego, no to rzeczywiście szapoba, nie? Bo to zupełnie inna skala i głosowa, i ilości osób. No i trzeba mieć ego na wodzy. To myślę, ja się sami śmieję z kolegami, różnymi ekspertami właśnie, że to ego rośnie i się w mieszkaniu nie mieści czasami. No i trzeba umieć nad nim zapanować. No bo ja dlatego mam nieduże mieszkanko, żeby móc szybko je poskromić. No tak jak mówisz, no w sensie no to płacić powinni, no nie zawsze to jest kwestia pieniędzy, to są tylko określone benefity czy korzyści. Bo generalnie bo to przetrwanie organizacji pozarządowych zależy od pieniędzy oczywiście, no bo jakżeby inaczej.
od tego, że ludzie zrozumieją tak naprawdę, co my robimy i dlaczego to robimy i dlaczego warto się w to zaangażować, nam tym pomogą, bo będą czuli, że też dzięki temu coś zbudują dla siebie. Więc to jest jakaś taka korzyść pozafinansowa dla tych osób i korzyść dla NGO-sów, która pozwala im się rozwijać, te wspaniałe projekty realizować. Prawda, mi się jeszcze wydaje, jako ostatnią rzecz mogę taką rzucić na koniec, że w tej chwili bardzo dużo też powstaje takich efemerycznych tworów społecznych do jakiejś sprawy, do załatwienia jakiegoś tematu wokół jakiegoś zagadnienia. One potem się nie formalizują, czyli nie zakładają jako organizacja pozarządowa czy jakiś tam inny podmiot, tylko no właśnie są na chwilę, coś tam zrobią, uda im się jakąś sprawę załatwić i potem znikają w tej przestrzeni. Organizacje pozarządowe jednak są tworem prawnym, ponoszą odpowiedzialność prawną za swoje decyzje. Wydaje mi się, że to dla biznesu też jest taki lepszy gwarant tego, że ta współpraca może być rzeczywiście mądrze układana i realizowana. No i co, ja powiem tylko, żeby jedni drugich zamiast obserwować się z daleka i namyślać, czy do siebie podejść, to żeby po prostu podchodzić, rozmawiać. To przecież możemy wypić kawę i porozmawiać z sobą, miłą chwilę spędzić. Może z tego coś będzie, a może nie. Tak czy siak ta miła chwila jest bardzo ważna i potrzebna. I pamiętajcie, że tak jak was widzą, tak was piszą. Pierwsze wrażenie jest absolutnie kluczowe. I zawsze myślcie o tym, że i dla organizacji, i dla ludzi w tej organizacji, czy to jest firma, czy to jest NGOs, potrzebne są jakieś zwrotki, potrzebne jest zaspokojenie jakiejś potrzeby finansowej, wewnętrznej, jakiejś społecznej albo relacyjnej i warto o tym pomyśleć, bo wtedy mamy większą szansę po prostu na sukces, a być skazanymi na sukces chyba nie ma nic milszego. No ale pamiętajmy też, będąc organizacją pozarządową, że mamy przepotężną konkurencję na rynku, bo takich organizacji, które uderzają do konkretnej firmy, jest cała masa. Ile jest organizacji pozarządowych? Ze 150 tysięcy pewnie w Polsce, czy więcej? Tak jest, nawet więcej się szacuje. W naszym województwie to jest około ponad 8 tysięcy, więc ta konkurencja jest rzeczywiście spora. Jest może taki trend, coraz więcej powstaje fundacji, coraz mniej stowarzyszeń. Pewnie wiele rzeczy na to ma wpływ, ale rzeczywiście ja rozmawiam z moimi znajomymi, dyrektorami, prezesami czy dyrektorkami, prezeskami różnych firm i one mówią: Piotr, ja dziennie dostaję 15 do 20 takich pism z prośbą o wsparcie, bardzo rzadko to jest propozycja współpracy, z prośbą o wsparcie, jakieś tam włączenie się w różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Gdybym miała wszystkie siedzieć i dokładnie analizować, no to potrzebowałabym przynajmniej jednego pracownika, żeby się tym, tylko tym i wyłącznie zajął. Nie mam na to czasu. Musimy wybierać selektywnie, tam gdzie widzimy jakąś większą korelację i nam pomysł się też podoba, no to się odzywamy i tą współpracę nawiązujemy, ale niech organizacje się nie zniechęcają, bo to jest tak, że 10, 15, 20 razy może się nie uda, ale może za 21 razem ktoś złapie nasz pomysł. Czasami to jest tak, że nie wiem, też ma osobę niepełnosprawną w rodzinie, czy bardzo mu zależy na kwestiach związanych ze zwierzętami, czy ochroną na przykład praw kobiet i powie: o, tutaj idziemy, ten temat jest ważny i zajmujemy się, bo tak jak rozmawialiśmy o tym, Łukasz, na początku, wszędzie są ludzie i to od tych osób zależy, jak wygląda nasz świat i jak wygląda ta nasza biznesowo-NGO-sowa współpraca. No tak, ale jest jeszcze jedna kwestia, też tak już może na koniec, tak już będziemy sobie tak mówili, teraz już na koniec jeszcze tego dopowiem. W sensie idąc do biznesu, no oczywiście to, o czym wspomniałeś, tak, żeby jednak ten ubiór, że tak powiem, pokazywał, że tak powiem, nas z dobrej strony. Dla mnie też jest istotne to, aby nie mówić o sobie, tylko pokazywać biznesowi, myśleć jego perspektywą, co on zyska dzięki temu, że podejmie z nami współpracę, czyli żeby przyjmować perspektywę drugiej strony, no bo jak poczuje wartość w tym i zobaczy korzyści dla siebie, to tym chętnie nam pomoże i wtedy my osiągniemy to, co chcemy osiągnąć. No i kolejna rzecz to, że nawet jeśli, nie wiem, firmy myślą o konkretnym celu, tak, co by się chciały zaangażować,
to dobra opowieść i tak może sprawić czasami, że zajmą się zupełnie innym tematem, który wcześniej był nieuświadomiony, albo firmy nie zdawały sobie sprawy, jak ważny jest to temat. I to też jest zawsze taka moja rekomendacja, kiedy rozmawiam, czy to z firmami, czy z organizacjami pozarządowymi, że powiem, dajcie biznesowi, czy dajcie mi zrozumieć jakby wagę tego problemu, tak? Bo ja sobie mogę z tego nie zdawać sprawy, inaczej sobie nie zdaję sprawy, jak ważny jest ten problem. Bo są popularne tematy, tak? Nie wiem, ochrona środowiska, tak powiedzmy, tak? A są takie tematy, jak nie wiem, osoby, nie wiem, głuchonieme, czy niewidome, czy jakikolwiek inny temat. I ja czasami nie zdaję sobie sprawy, czytając to, co piszą NGOsy, jak ważny jest problem, bo jak ważne jest rozwiązanie tego problemu, tak? Jaka jest skala tego problemu. Bo tych informacji po prostu nie ma, tak? I jest mi ciężko się czasami zaangażować, albo wtedy, kiedy jest rzeczywiście duża konkurencja, ja muszę coś wybrać. To najczęściej wybieram tam, gdzie mam więcej informacji i lepiej rozumiem jakby wagę, czy tam problem. Więc też szlifowanie tych opowieści, dostarczanie właściwych informacji może sprawić, że biznes, który pierwotnie o czymś myślał, pomyśli o czymś innym. Pamiętam, byłem na takim kiedyś spotkaniu biznesowym, właśnie w tym najlepszym garniturze i krawacie. I oczywiście wcześniej spory wywiad, czym się zajmuje firma, w jaki sposób działa, jakie ma problemy, jakie ma trudności, wyzwania. I przygotowałem bardzo konkretną ofertę trzech typów działań. Wiedziałem, że jeden z tych typów będzie odrzucony. To był taki zając trochę, ale dwa pozostałe były bardzo interesujące. Jeden właśnie w obszarze ekologicznym. Ja nazwałem to bezpieczną współpracą. Bo to jest bezpieczny temat, on wydaje mi się, że zawsze albo prawie zawsze przy biznesie może się sprawdzić, kwestia tylko mądrego poukładania tych tematów ze sobą, ale wiedziałem też, że firma przechodzi transformację z takiego postrzegania jej jako starszej. Gdzieś tam rodzice czy dziadkowie wspominają, a tak, my tam chodziliśmy do tej firmy, czy tam wujek pracował i tak dalej. Chcieli przejść w ten etap nowoczesności. Weszli na giełdę, wiele różnych planów, w związku z czym zaproponowaliśmy temat innowacji społecznych, takich małych, lokalnych, które dadzą taką perspektywę, że jest to temat i zagadnienie ważne, no bo oczywiście firma mogła nakręcić 15 czy 20 spotów, że o, tu jesteśmy innowacyjni, mamy super park maszynowy i coś tam, ale lepszą robotę zrobili, uruchamiając w ludziach pomysły na różne innowacje społeczne i łącząc to ze swoją marką biznesową. I oni wybrali wtedy te dwa rozwiązania, czyli bezpieczny jakby trop ekologiczny i ryzykujący i jednak niepewny, bo nie wiadomo było na początku, co z tego wyjdzie, ale bardzo interesujący i wpisujący się w ich potrzeby tej transformacji właśnie innowacyjnej, wejściu w nowoczesność, wejściu w nowy rozwój zupełnie rozwoju tej firmy i takie postrzeganie również pracowników, mieszkańców, osób, które są dookoła tej firmy, więc to była wcześniej głęboka analiza, co, jak, gdzie, dobry wywiad, jak to mówię, wiedzieć po prostu trzeba i dopasowanie tego do oczekiwań. Oczywiście przez godzinę siedzieliśmy i głęboko z panem prezesem spoglądaliśmy sobie w oczy, przekonując się spojrzeniem nawzajem, że damy radę i to jest dobra decyzja wejścia w tą współpracę, ale wydaje mi się, że potem rzeczywiście jedna i druga strona była bardzo zadowolona i to, co ważne, o czym organizacje bardzo często też zapominają. My przyszliśmy i powiedzieliśmy od razu, że nas interesuje współpraca minimum 3-letnia i po tych 3 latach jakby będziemy robić sobie stopy po drodze i sprawdzać, jak ta współpraca nam idzie, ale po tych 3 latach podsumujemy ją i zdecydujemy z jednej i z drugiej strony, czy chcemy iść z nowymi pomysłami dalej, czy jesteśmy zainteresowani tym, aby robić nowe rzeczy, czy zamkniemy tą współpracę, podziękujemy sobie i może kiedyś w przyszłości będziemy współpracować jeszcze raz. To również jest ważne, aby komunikować, że słuchajcie, my chcielibyśmy współpracować z wami w takim temacie i ta nasza współpraca
też ma pewne warunki. Warunkiem jest współpraca na przykład w okresie roku, nie wiem, 2 miesięcy czy 3 lat, tak jak my zaproponowaliśmy. Bardzo się cieszę, że biznes się na to zdecydował i przez te 3 lata, Łukaszu, zrobiliśmy 3 razy więcej niż zakładaliśmy, bo te pomysły przychodziły w trakcie, ale rzeczywiście wszyscy byli w to mocno zaangażowani, a no jakby osoby, które były do tego oddelegowane, no to rzeczywiście czasami 12, pierwsza w nocy trzeba było dograć temat i, no i pracujemy, nie ma, zmiłuj się. No taka gra rynkowa jak wszędzie, tak? Trzeba ten biznes przekonać do współpracy z nami, w czym pomagają proste, spójne, ale też wywołujące emocje historie, bo ja też pamiętam historię z takiej własnej prezentacji u klienta, gdzie na końcu klient powiedział: słuchaj, ja nie mam pojęcia, o czym ty mówisz, ale podoba mi się energia, z którą to robisz. Robimy, nie? No bo pomysł był skomplikowany, opowiadałem sobie taki z pełną pasją i zaangażowaniem. Klient nie do końca rozumiał, co ja zrobię, ale ta energia i te emocje, i to, które się też jakby pojawiły u niego, że tak powiem, spowodowały, że podjęliśmy współpracę, więc to też jest. Widzisz, czyli dobra energia i jak to mawia mój kolega, można sprzedawać odkurzacze bez silnika. No bo tak jak mówisz, no to spotykają się ludzie między sobą i to też zależy od tej takiej chemii między ludźmi, tak? Na ile, że tak powiem, jest nam dobrze ze sobą, na ile, że tak powiem, się czujemy i rozumiemy, jest to takie flow, nie? Zupełnie po ludzku mówiąc. No absolutnie tak, jeżeli jakby to ta współpraca od razu gdzieś tam się nawiązuje, ona czasami jest na linii konfliktu i to też jest ciekawe doświadczenie, ale jednak wzajemnej inspiracji i czuć, że jedna i druga strona ma osoby, które są w stanie to pociągnąć i zrobić, no to już mamy 50% sukcesu. Natomiast jak ta chemia nie zagra i to ewidentnie się czuje, no to moim zdaniem nie ma co tam więcej pukać, lepiej ładnie podziękować i nie wiem, wysłać potem kartkę świąteczną, jakoś tam utrzymywać tą relację, bo może się okazać, że osoba zarządzająca się zmieni i z tą inną poczujemy ten flow, ale na pewno nie ma co na siłę. Tak? To jest najgorsze, co można zrobić, to próbować zmusić do współpracy. Zdarza się, że rozmawiam z organizacjami, one pytają się: o Piotr, na przykład byliśmy i tam mówiliśmy, że no wiecie państwo, jak państwa firma się nie zaangażuje w te tematy tutaj ekologiczne, społeczne, to będą jeszcze gorzej o was mówić. Nie? Ja mówię, no, ja bym to raczej powiedział, że jeżeli zaangażujecie się w te tematy, to macie szansę na to, aby wasza marka była lepiej postrzegana, aby ludzie myśleli o was jako odpowiedzialnym przedsiębiorcy. Pewnie też będą chętni chcieli składać CV do waszej firmy, no bo jak odpowiedzialny pracodawca i takimi trudnymi, ale mądrymi tematami się zajmuje, no to nie mogą jakby tam stać za tym jakieś złe siły i tutaj oddziaływać na nas. No tak, rzeczywiście, chyba masz Piotr rację. Nie? Czasami proste rzeczy, a jednak z innej strony podane zmieniają kompletnie perspektywę. Tak, no i to jeszcze na koniec, nie czujmy się odrzuceni, tak jak wspomniałeś, znaczy wtedy, kiedy na początku albo ta współpraca się nie zawiązuje, albo czujemy, że jest jakiś zgrzyt i tarcie i nie ma co się siłować, albo ktoś nam odmawia, tak? Warto, że tak powiem, ponawiać te propozycje, albo podejść do tego z refleksją, co można by zmienić, albo lepiej opowiedzieć po to, aby następnym razem się udało, ale zawsze warto tą linkę naprężoną utrzymywać i być w kontakcie. To, że się raz nie udało, nie zawsze się nie uda za chwilę. Piotr, bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś czas na tą rozmowę i że podzieliłeś się. Ja tobie dziękuję, Łukasz, za zaproszenie. Jest mi bardzo, bardzo miło. Podzieliłeś się swoją wiedzą i niesamowitym doświadczeniem. Nie tylko ze mną, ale też z osobami, które będą tego słuchały. Dzięki wielkie. Dzięki jeszcze raz, pozdrawiam serdecznie, już tak świątecznie.